Ukochanie w Chrystusie Panu. Przy końcu roku liturgicznego staje przed nami Pan Jezus i tak bardzo mocno podkreśla prawdę życia wiecznego. Saduceusze to byli ludzie bardzo bogaci, a tacy bardzo zawsze są zarozumiali i oczywiście mieli wątpliwości, czy po śmierci w ogóle coś jest. Więc przyszli z tym problemem. Prawdopodobnie takiego zdarzenia nie było, ale go wymyślili, bo prawo mojżeszowe tak mówiło. I Pan Jezus, jakśmy słyszeli, tak bardzo mocno podkreśla prawdę o życiu każdego stworzonego człowieka po jego śmierci. Przecież mówi, wiecie, jak rozmawiał Pan Bóg z Mojżeszem w krzaku ognistym. Przedstawił się Mojżeszowi. Ja jestem Bogiem Abrahama, jestem, nie byłem. Czyli On jest, żyje w tej chwili. Izaaka i Jakuba. W krótkiej refleksji w ramach kończącego się roku, jutro ostatnia niedziela roku, uroczystość Chrystusa Króla, pochylmy się kilka chwil nad prawdą życia. My żyjemy, istniejemy, odczuwamy, poznajemy, funkcjonujemy jednym słowem. Co na temat życia mówi nam nauka dzisiejsza? Faktem jest stwierdzonym przez fizyków i astronomów, świat powstał, nie był wieczny. 13,5 miliarda lat temu. W tym świecie, który ciągle rośnie, rozszerza się, powstają nowe gwiazdy. Nasza Ziemia ukształtowana została około 5 miliardów lat temu. Podobno pierwsze formy życia pojawiły się na niej około 200 milionów lat. A człowiek około 100 tysięcy lat. To już wiele pokoleń ludzi przeszło przez naszą Ziemię. Mojżesz w Księdze Rodzaju opisuje powstanie świata. To jest forma literacka, ale w niej są zawarte podstawowe prawdy, które potwierdza nauka, o której wspomniałem przed chwilą. I Mojżesz mówi, że Pan Bóg stwarzał świat w 6 dni, w 6 etapów, jakbyśmy powiedzieli. Kiedy już cały świat był gotowy, Pan Bóg stworzył człowieka. Ale kiedy Pan Bóg stwarzał świat, to mówił o każdym, niech się stanie. I stało się. Światło, woda, rośliny, zwierzęta. Kiedy Pan Bóg doszedł do końca stworzenia i chciał go ukoronować stworzeniem człowieka, króla, który by rządził całym stworzeniem. Wtedy, jak mówi Mojżesz,
Nie powiedział Pan Bóg, niech się stanie ciało człowieka. Uczynił go. A więc inną formą powołał nas w naszej materialnej osobowości niż całe inne stworzenie. A w drugim etapie Pan Bóg tchnął dech żywota w Adama. Nie stwarzał. I tu musimy tę różnicę wiedzieć. Cząstkę siebie dał w człowieka. W ciebie, we mnie, w każdego, w każdym. I dlatego człowiek tak się ogromnie różni od całego stworzenia, które jest na naszej planecie. To człowiek tworzy kulturę, postęp. Małpa, jak siedziała ileś tam setek tysięcy lat na drzewie, tak siedzi do dzisiaj. Nigdy nie zbudowała sobie jakiegoś domu, który byłby wygodniejszy, bardziej chronił. Żaden ptak, który podobno jeszcze wcześniej żył niż małpy, nie buduje gniazda inaczej, jak to, które budował przed tysiącami lat. Bo te Boże stworzenia nie mają tego, co ma człowiek od Boga. Niestworzone, dane, duszę. Rozumną, wolną i nieśmiertelną. To dlatego człowiek buduje, jak wspomniałem, taki ciągły postęp. Jaki był wielki postęp, kiedy Łukasiewicz, aptekarz lwowski, zbudował lampę naftową, pierwszą na świecie. Już człowiek nie świecił, gdzie był biedniejszy szczapami, a gdzie był bogatszy świecami z wosku. A potem przyszło światło elektryczne, a teraz elektronika. Ja spokojnie mówię, a wszyscy słyszymy. Jak będą ludzie żyli za 50 czy 100 lat, możemy sobie wyobrażać. Ale na pewno inaczej niż my dzisiaj. Na pewno wygodniej. Bo człowiek ma w sobie tę nieskończoność, mądrość. Bo nie został stworzony w swoim drugim etapie. Została mu wydzielona cząstka Pana Boga. Oczywiście w ograniczonej ilości. I dlatego w zamyśle Bożym człowiek miał nigdy nie umierać, bo była nieśmiertelna jego dusza i miał być nieśmiertelne jego ciało. Ale przez grzech, przez bunt człowieka spełniło się to, co Pan Bóg powiedział na początku człowiekowi w raju. Wszystko tu jest wasze, powiedział do Adama i Ewy. Tylko na środku raju rośnie drzewo wiadomości dobrego, dobra i zła. Nie podchodźcie do niego i nie spożywajcie z niego owocu, bo byście pomarli w swoim ciele. Tym, co zostało nie dane z Boga, tylko uczynione, stworzone przez Boga. I dlatego przyszła śmierć. To dlatego święty Augustyn mówi: wszystko w naszym życiu nie jest pewne. Może być, ale może nie być. Jedno jest stuprocentowo pewne. Śmierć człowieka.
To jest stuprocentowo pewne. Tylko nasza śmierć będzie śmiercią ciała. Nasza dusza odejdzie tam, gdzie ją Pan Bóg zawoła. To, co Pan Jezus powiedział w liście do Hebrajczyków. Postanowione każdemu człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. A więc cały człowiek nie umiera. Umiera w niego to, co materialne, co było wzięte z tego świata. To na temat naszego losu tak pięknie wyjaśnił sprawę, jakśmy słyszeli w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus w tej rozmowie Saduceusza. Pan Jezus bardzo często w swoich naukach mówił o naszym życiu wiecznym. U świętego Jana mówi Pan Jezus: kto słucha słowa mojego, ma życie wieczne, niekończące się. Albo: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki. Albo to, kiedy Pan Jezus mówi o końcu świata: przyjdzie Syn Człowieczy i zgromadzą się wszystkie pokolenia ludzi. A więc tych, co byli przed dziesiątkami czy setko tysięcy lat. Nasze pokolenie tam będzie, czy następne, bo nie wiemy, kiedy będzie koniec świata, o którym Pan Jezus powiedział, że będzie. I pamiętajmy, swoją naukę o nieśmiertelności naszej, o naszej duszy, która nie umiera, i o naszym wiecznym życiu Pan Jezus, to co uczył, potwierdził czynem. Pan Jezus zmartwychwstał. Umarł w Wielki Piątek w swojej ludzkiej naturze, w swoim ciele, które wziął od swojej mamy, z Ducha Świętego. Ale tak jak zapowiedział on, Pan Jezus tego nie krył. Wszyscy o tym wiedzieli. Nawet arcykapłan Kajfasz o tym doskonale wiedział, że Pan Jezus uczył, że zmartwychwstał. Dlatego poszedł do Piłata i postawili straż przy grobie. I tak jak zapowiedział, tak dokonał trzeciego dnia, trzeciej doby po śmierci zmartwychwstał. I wiemy, jak w drodze do Emaus uczniów karcił. Jak wam trudno do wierzenia, co mówili prorocy, bo i prorocy o Chrystusie i Jego zmartwychwstaniu mówili. I dlatego my, mając tę wiedzę, spokojnie idziemy drogą, bo życie jest drogą, wiedząc, że idziemy do tego, co najpiękniejsze, bo wyraźnie Pan Jezus nam powiedział: idę do Ojca, przygotuję wam miejsce i zabiorę was do siebie. I dodał: bo gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. A więc tak jest i tak będzie. To wychowany w naszej kulturze człowiek o tym, że nasze życie, jak w prefacji słyszymy, zmienia się tylko, ale nie kończy.
biolog, pan rabinin, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tak sobie napisał. Już czas, by śmiercie po sobie sprzątnąć, duszę przewietrzyć, z wszystkich brzegów wypłynąć. Drzewo krzyża przesiąknąć, idąc w śmierć zmartwychwstania. Matko Boża, pomagaj. Matko Boża, nie opuść. A gdy przyjdzie dzień sądu, Matko Boża, bądź ze mną. I znów sobie powtarza, już czas spakować manatki, rozdać je tym, którym mogę się przydać. Zostawić sobie krzyżyk, medalik i iść bez niczego, ale po wszystko. Żegnając zachodzące słońce, witając nadchodzący brzask. Matko Boża, ten czas przesilenia, rozświec się tęczą. Matko Boża gromniczna, Matko dobrej nadziei. Już czas kierować łódką na brzeg, odrzucić wiosła, skrzyżować ręce, pochylić głowę, zawierzyć fali. Matko Boża, nieustającej wszelkiej pomocy, kiedy wysiadać będę z łodzi, podaj mi dłoń. Oby i w naszym sercu tak pięknie ta prawda ciągle rosła, bo my, chrześcijanie, właśnie mamy taki los, bo nam taki Bóg przygotował w raju, a dopełnił na krzyżu Pan Jezus Wielki Piątek. Żyjemy dzisiaj w dość trudnych czasach. Przychodzi ogromny atak, ale tylko na Kościół katolicki. Inne religie są nieruszane. Wciskają pewne środowiska w naszą świadomość, że Kościół nie nadąża za postępem świata. Moi kochani, kiedy Pan Jezus ustanowił Kościół, to Kościół nie nadążał za tamtą kulturą, tylko ją przemienił. Podobne Królestwo Niebieskie, mówi Pan Jezus, do zaczynu, zakwasu, który niewiasta włożyła w mąkę i wszystko się zakwasiło. Tym swoim kwasem prawdy Ewangelii ówczesny Kościół, ówczesny świat Kościół przemienił. Dlatego mądry cesarz przyjął jako religię podstawowo-państwową Konstantyn Wielki chrześcijaństwo. To na nim budowała przez 2000 lat taką piękną kulturę Europa, a z niej potem inne kontynenty. I dzisiaj się wciska, że Kościół nie ma tego zadania, żeby jak zakwas przemieniać mentalność i kulturę, która jest w tej chwili taka, jaka jest. Tylko że Kościół ma zostawić Boży nakaz, Boży plan i przyjąć nihilizm. Codziennie módlmy się za Kościół, bo to nasza matka.
I pamiętajmy, ani oko nie widziało, i człowiek w sercu nie wyobrazi sobie, co Bóg przygotował tym, którzy idą Jego drogą. Wielka nadzieja, która się spełni. Amen.